Siema, z tej strony MVAX i witam wszystkich w kolejnym odcinku z serwera Play Your Life. Dzisiaj filmiczek typowo dla zboczuchów. Pokażę dzisiaj wam Pigpena, totalny nut w Los Santos. Cóż to za miejsce? No zaraz sobie zobaczycie. Widzicie tutaj MVAX już kurde się zatacza, no ciężko tutaj w ogóle ustać. W bambusa wchodzi. Dobra, ale słuchajcie. Pigpen, no to taki klub go-go, typowo, nie? Także temacik dosyć taki mocny. Kiedyś był tutaj burdel na Pliwę przed moją przerwą dwuletnią. A dlaczego pokazuję Pigpena? No bo słuchajcie, dzisiaj mamy piąteczek rano. Jest około 20 osób na serwerze. I tak, będzie możliwe pokazanie tego, gdyż to jest na strefie dem. Normalnie jakbym się tam udał, no to by mnie tam zlinczowali. Po prostu rozwalone auto i tak dalej, nie? A tak to jest małutko graczy, więc myślę, nie będzie problemu. Dodatkowo w ogóle udam się tam haslerkiem moim. Przypominam, haslerek, złote lampki, 100k przebieg, unikatowy przebieg i ID 6168, 6k ID. To jest moje drugie ID, jak coś pod rząd. Pierwsze mam, znaczy wiecie, drugie moje najmniejsze ID. Pierwsze mam w perku, w tym mam drugie, 6168 i w banshee mam 6767. Także haslerek, moja legenda. Jeszcze tak przypominając w ogóle o haslerku, to jest, musimy go odpalić, bo on tu wiecie, może nie chcecie zapalić. Hustler to jest jedno, w ogóle pierwsze auto, którym jeździłem. Na przykład zawsze jak mam nowe auto, najpierw pokazuję je w odcinku z nowego nabytku i dopiero nim jeżdżę. A tutaj najpierw je pokazałem na zlocie Wespiusza bodajże, tam gdzie był konwój Wespiusza, bardzo popularny film. I dopiero później był nowy nabytek, ale to po prostu dlatego, że po prostu był ten konwój wcześniej. Ja go kupiłem z przebiegiem 95k, no i tej 5k nim nabiłem, teraz mało nim jeżdżę, no bo wiecie. No nienaprawialny, sprzęt jest nienaprawialny, a bardzo by mi było szkoda, jakby się rozwalił i później był problem jakiś duży, żeby tutaj w kwestii jego naprawy, nie? Także tak, klub Pigpen mamy w Los Santos, właśnie na strefie DM. Widzicie, tutaj już się pokazało, że jesteśmy na DM-ie dla tych, co mają. Jest taka właśnie ciekawostka, jak mamy włączony czat F7 i coś i na przykład ktoś nam da kasę lub pieniądze lub cokolwiek, to nam się to pokazuje na środku na takim pasku. Tutaj jesteśmy już pod tym klubem. Tu mamy taki duży parking. Widzicie, wszystko różowiutkie, zboczuchutkie. Mamy tutaj taki billboard Pigpen, totalny nut, widzicie? To też ciekawostka. Myślę, że tutaj nam chyba nie powinien przeszkadzać. Tutaj, no fajne to jest miejsce. W ogóle jakby to był domek prywatny, to też by było nie najgorsza opcja, no ale tak nie jest. Dobra, także sobie obczajmy na spokojnie co, jak i tak dalej. Tutaj się prezentuje z daleka, także naprzeciwko to jest na dzielnicy East Los, jak coś, nie? Także plac jest taki, wylany betonem. No tutaj mamy ten billboardzik, Pigpen, gdzie jest z kobietą na literze P. Pigpen, totalny nut, no. Tutaj mamy taki murek w ogóle, naprzeciwko mam w domu sklep, to też mam taki murek. To ciekawostka, tutaj mamy takie podejście do góry, bo to jest takie, wiecie, górka. No i tutaj fajna ta tekstura właśnie jest, taki beton spękanego w San Andreas, kiedy jest, takie rzeczy są. Tutaj w ogóle jest trochę zbugowane, bo tutaj jakby są okna, a to jest wszystko jakby zamurowane, nie? Widzicie, o co chodzi. Ciekawostką jest to, że tutaj mamy taki blip, w którym można, widzicie, organizacja, która kontroluje ten teren, może w tym miejscu odebrać haracz. Dołącz do organizacji lub załóż własną, przejmij ten teren i zwieź stąd gotówkę. Nie wiem, ile jest takich miejsc na strefie DM, gdzie można właśnie pieniądze zbierać, bo ja takie coś właśnie widzę pierwszy raz, dopiero kiedy podjechałem, żeby to obczaić, to takie coś zobaczyłem, myślałem, że takiego czegoś nie ma normalnie na serwerze, nie? Widocznie tutaj organizacja dostaje 900 euro, nie wiem co jaki czas, czy co dzień, chociaż wątpię, czy co, chyba że co dzień na całą organizację, bo to wtedy możliwe, pewnie tak by było. Jeśli ktoś wie, no to proszę o wypowiedź, bo właśnie nie wiem o tym, a mnie to interesuje. Tutaj w ogóle mogli zrobić helipad, tak swoją drogą, bo to jest takie, wiecie, no taki budyneczek dziwny. Tak jakby kiosk ruchu, no właśnie, ten kiosk, można tutaj, wiecie, kupić papierosy i tak dalej, i gumki i tak dalej do Pigpena. Wiecie o co kaman. U góry też to jest takie bardziej realne okna. No i z tyłu budynku mamy taką uliczkę, widzicie, nie? Tutaj. O, tu jest taka też uliczka. No i tu są już okna, tutaj trochę zbugowane, bo tutaj wchodzi w nie beton.
Ale jest to całkiem fajne miejsce. Tutaj możemy na dach skoczyć, na dachu też listy ma. Chociaż te helipady, no nie wiem, to też miały swoją wadę. W ogóle jeszcze jedno pytanie dla Was. W ogóle po co są domki na, wiecie, na strefie DM? Wiem, że one były kiedyś dodawane, gdy tej strefy DM nie było, ale można było to usunąć w zasadzie, nie? Jeszcze tak dodam. Ten odcinek jest nagrywany dzień przed urodzinami serwera. Także Wy to widzicie później, ale ciekawe, co będzie właśnie jutro na urodzinach serwera. Bo to jest nagrywany odcinek 1 marca, urodziny serwera są 2, 3 marca, czyli nam 6 urodziny. Rok temu można było montować atrapy Nitra, bodajże za 67 tysięcy. W tym roku pewnie cena będzie podobna. Będzie jakiś specjalny event, z tego co wiem. Będą różne też takie pojedyncze eventy mniejsze. Będzie też prezent dla stałych graczy, pewnie kasa. Wtedy było. Pamiętam, wziąłem przedostatnią nagrodę za lata gry i za to kupiłem jakby połowę Stratuma, którego widzieliście w odcinku z nowego nabytku. Bo było po prostu chyba za 5 lat było jakaś tam kasa, a dla 6 jakaś tam większa. Nie wiem, czy się na to załapie, bo to w ogóle trzeba być na serwerze wtedy, więc to różnie jest. Przynajmniej rok temu tak było. Dobra, teraz wjemy sobie do VIP-u. I jesteśmy już w środeczku i tu mamy tak na wejściu, widzicie, taką piękną kobietę, Goula, nie? Widzicie, no, tutaj biodra szerokie, cycunie wysokie. Także, that can't be legal. To nie może być legal. Candy Sucks, Rotuna in Candy Sucks w więzieniu. Czyli Candy Sucks. Candy Sucks jest postać z GTA San Andreas, jak i GTA Vice City. W GTA Vice City właśnie chyba jakieś gazetę reklamowała. Możemy jej billboardy znaleźć również w Las Venturas, obok dzielnicy. Kasyn jest taki duży, coś. W ogóle w LS też jest, o tutaj widzicie jej zdjęcia tutaj podczas sytuacji tej łóżkowych. Flirty Cheeks, tutaj palma taka. No i dobra, zajmiemy się, tutaj mamy tak dildosy, 5 dildosów, tam jeszcze książki o łóżkach, nagieta, pielęgniarki, to nie może być legalne, dziewczyny z Wynwood, których można zadzwonić. We have the right. Tutaj mogę się przygotować w ogóle z angielskiego na ten odcinek, bo to może być ciężko. We have the right to refuse service to anyone. Nie możecie serwisować samemu, czyli chyba, że nie obsługuje się samemu tej kasy, tylko trzeba ten. Wszystko sprzedawane jest w oryginalnych opakowaniach. Chyba o to chodzi. Tutaj mamy znowu to zdjęcie, które jest widoczne w wielu domach w San Andreas. Między innymi w domu Mad Doga. Jenny Answers, no bo to ten sam plakat, file, flifty, cheeks na górze. Boże, jak mnie zlinczują ludzie chyba za ten angielski. Tutaj mamy telewizor z dekoderem, coś ciekawe, te wejście na dekoderze i telewizorze całkiem nieźle wykonane. Nie wiem, czy to jest standardowy obiekt z San Andreas, czy to ktoś wykonywał. Tutaj mamy hardcore VHS, to są płyty VHS, nie? Czyli to będzie otwaracz VHS. I to nie za moich czasów nawet, ale pewnie niektórzy, jeśli ktoś w ogóle słuchał, otwarzał płyty VHS, to może się wypowiedzieć. Są tutaj jakby płyty kasety chyba, czy takiego, tu mam głośniczek. Też taki fajny. Tu mamy jakby pole do szachów i tu mamy naprzeciwko niego lustro, to jest fajne. No. Lustro to jest bajer w San Andreas mało spotykany. Ty widzicie, się zbugowało przed chwilą. Na suficie widzicie, mamy te wiatraki, które nie są włączone. No, tutaj widzicie te drzwi, ale widzicie, blip na przykład jeszcze nie odbija, nie? Tu widzicie te krzesełka i tak dalej, no. A mojej postaci też nie ma. To lustro z Invisible, kurde, lustro. No i tutaj właśnie szachownica, można sobie pograć w szachy. Wszystko jest dla fajnego klimatu. To lustro jest bardzo fajne, gdyby się tak nie bugowało, może to jest wtedy mój mod graficzny, ale tak, to jestem bardzo zaskoczony. Na przykład jakbym miał u siebie w domku coś takiego, bym był zadowolony. Przypominam, teraz mieszkam z chłopakami w Los Santos na El Corona, tam, że tam objazdowaliśmy wszystko. Tutaj mamy, widzicie, siedzenia czarne, takie skórzane i stolik różowy. I takie cienie właśnie też są dziwne, ale tutaj to nie ma tekstury. Właściwie to jest dziwna sprawa, chociaż mogłoby mieć. Normalnie myślę, że pokazanie tego obiektu to jest w godzinach po południowym serwerze, no to by była ciężka sprawa, gdy on tam kogoś należy. Zobaczymy, czy jak wyjdę z tego, to czy Hustler tam będzie cały. Pozdrowień na razie nie ma na filmie tym, bo jeszcze nikt nie prosił o pozdrow w porównaniu do, wiecie, względem poprzedniego odcinka.
Więc to nie ma z tym problemu. Tutaj mamy głośniczki, krzesełka. Mamy okno zakratowane siatką. Mamy tutaj, widzicie, z nagą dupcią. Tutaj laska, coś tam podnoszę. Jakieś cuda nie widy na kiju. Takie cuda nie widy. Tutaj mamy kolejne zdjęcie artystyczne, to już ołówkowe takie, wiecie. No to wszystko dla klientów tutaj, nie? Także nie dziwię się, że te pieniądze to biorą. Tutaj mam bardzo niewyraźny obraz, też jakiś pewnie orgia. Dobra. Fun Butters, czyli śmieszne baterie. To powinno być przez U. Tu jest sprank, napoje spranka. Się opowiadają tam napoje spranka w GTA. Napoje spranka w GTA to jest podróba po prostu Sprite, widzicie, to też to jest bugowane, bo to jakby widać w środku. Normalnie w Realu mamy Sprite'a, w GTA A4 był sprank i w wszystkich innych seriach GTA też również był sprank. Tak samo zamiast Coca-Coli jest jakiś inny napój. Jak pokazywałem tajemnice i ciekawostki z GTA 4, gdy nagrywałem z Iwaną, to właśnie tam dużo takich kwestii było. Możecie sobie zobaczyć. Far Butters to też jakieś. No i tutaj napoje alkoholowe, tutaj bary, widzicie. No tutaj wszystko jest bez modelu, nie? Same teksturki są. Bez kolizji. O, tak się mówi. Tutaj drzwi już nie działają, ale można wejść sobie w panią. To dalej, dalej. No to dalej musimy sobie przejść. Tutaj też zamknięte, tak. Dalej sobie przejdziemy tutaj. Co mamy tutaj? Tutaj już mamy pokój dla indywidualnych spotkań. Zlew taki. No i łóżeczko. Dziwny ten kran jest, nie? Patrzcie. On wygląda jak pysk jakiegoś tego, wiecie. No jakieś ptaka, nie? Dziwne. Tutaj jakby jakiś obraz, tylko plama taka. Plama taka. Też plama niebieska, taka dziwna, dziwna. No i tutaj mamy kolejny pokój na spotkań indywidualny z plamą, odwrotny, inny kolor ścian. To są chyba obiekty standardowe z GTA, ale i również ten klub jest chyba standardowy GTA. No i tutaj mamy, z tego co mi się wydaje, to jest jakiś jacuzzi albo jakaś to kompania. Mogli tutaj zrobić takie bardzo fajne na serwerze zagwozdkę, perła jakby to była, i żeby je można ją móc tutaj znaleźć. W ogóle wszystkie perły, ja mam bardzo dużo perł, tak samo zrobię filmik o wszystkich perłach kiedyś, o wszystkich podkowach i o wszystkich i co tam jeszcze można wszystkiego zbierać. No takich znajdźkach typowych, nie? Wiecie. Podkowy, perły i tak dalej, nie? To jest ciężki do realizacji, bo wiem, że też właśnie perły są w takich właśnie basenach niektórych. Także o tutaj widzicie, to jest taki bóg, że te drzwi tam widać. To są te drzwi, które są już tutaj. No także tutaj jest troszkę to niedopracowane. Nie wiem, czy ze względu twórców chyba GTA bezpośrednio, ale chyba tak. No i komputerki, tu jest właśnie też napój do spranków. Ciekawe, czy tutaj powinien być napój do piwa, nie do spranków, nie? Także interior jest bardzo fajnie wykonany. Tak samo ściany takie u góry niebieskie. Tutaj brakuje takiego pokoju właśnie typowego do tańca indywidualnego, ale właśnie wiem, że w GTA 4 też były takie dwa i to tak było zrobione tutaj takie przejście, a tutaj było takie coś większego. W takim klubie Go, a tu jest klub Big Ben. Tutaj mamy takie literkę C, ale to chyba, że wyjście po prostu. No i ogólnie tak to wygląda. Także Hustler na glebie tutaj prezentuje to miejsce. Piękne autko, jak coś się nie sprzedaje. Pozdrawiam Rafixa XDXD, który zawsze mnie o niego pyta. Dobra, także to by było na tyle. Mam nadzieję, że temacik Wam się spodobał. Dzisiaj taki ciekawy, myślę. Może dużo osób tutaj nie było. Jestem, wiecie, nie każdy tutaj odważy się praktycznie podejść, bo no bo mogą zniszczyć auto i tak dalej, a to jest jakieś ryzyko. Także dzięki za oglądanie, siema.